witamy Państwa 100 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi od dziś. 100 dni i 4 godziny, jeżeli by patrzeć na oficjalny licznik, na konferencji prasowej w siedzibie Telewizji Polskiej w studiu numer 5. Witają Państwa Maciej Jabłoński i Przemysław Babiarz. Proszę Państwa, kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę internetową 100 dni, to wychodzi najpierw 100 dni Napoleona. Kiedy zapoznamy się bliżej z tym artykułem, okazuje się, że tych dni było 110 do bitwy pod Waterloo. I szczerze mówiąc, tego podobieństwa, no chyba że skojarzymy z biegiem na 110 metrów przez płotki, raczej nie chcielibyśmy eksploatować. Tak, Waterloo niedobrze się kojarzy, ale ja myślę, Przemku, drodzy Państwo, że przyjemniejszą ideą 100 dni jest na przykład studniówka przed maturą. Zdecydowanie. Z tym, że nasi znakomici sportowcy, którzy będą występować na Igrzyskach Olimpijskich, których zaraz tutaj przedstawimy, to nie są maturzyści. Powiedziałbym nawet, że oni nie jadą na uniwersytet sportowy. To są habilitanci. Tak, oni zmierzają po habilitację, co szczególne zastosowanie ma do Justyny Kowalczyk, która robi doktorat, a przecież habilitacja przed nią. Witamy Justynę Kowalczyk, królową polskiej zimy, czterokrotną medalistkę Igrzysk Olimpijskich. Drodzy Państwo, Justyna siedzi pomiędzy znakomitymi dżentelmenami, Kamilem Stochem, mistrzem świata z Waldifiemy, naszą znakomitą brązową drużyną i ich opiekunem Łukaszem Kruczkiem, ojcem sukcesu. Proszę Państwa, witamy również gospodarzy. Za chwilę będzie z nami prezes Juliusz Braun. Ja mam oczy z tyłu głowy, no właśnie, i widzę. Witamy, to jest dowód na to, że trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Witamy bardzo serdecznie, panie prezesie. Drodzy Państwo, witamy także dyrekcję TVP Sport. Włodzimierz Szaranowicz, Marian Kubalica. Dzień dobry, panowie. Witamy również przedstawicieli władz Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Jest z nami sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński. A obok niego szef misji olimpijskiej i prezes Polskiego Związku Narciarskiego, pan Apoloniusz Steiner. Proszę Państwa, za 100 dni wszyscy będziemy w Soczi. Za sprawą Telewizji Polskiej wszyscy sportowcy będą nam dostarczać wielkich emocji. Wszyscy będziemy trzymać kciuki, jak pani Justyna będzie biegła. Wszyscy będziemy dmuchać, żeby podnieść skoczków, jak będą skakali. Sport to w Telewizji Polskiej zawsze bardzo ważna część programu. W tym roku szczególnie ważna, bo najpierw Soczi, potem Mundial. Nic tak nie jednoczy Polaków, jak wielkie przeżycia sportowe. 180 godzin, program pierwszy, program drugi. To jest rzeczywiście bardzo dużo. Będziemy te relacje rozpoczynać od 8.30, kończyć po wiadomościach. Dalej w TVP Sport 350 godzin, TVP Info 16 godzin i Sport TVP.pl. Ta oferta internetowa jest wyjątkowo szeroka, wyjątkowo kompletna, żeby można obejrzeć całe igrzyska. Rozpoczynamy codziennie rano Halo to Sochi. To się sprawdziło w Vancouver, to sprawdziło się także podczas innych wielkich imprez, kiedy staramy się poinformować o tym, co ciekawego się dzieje. To są takie informacje wokół igrzysk. Później transmisje od 8.45 do 20.15. Jeśli chodzi o antenę, antena pierwsza będzie miała przede wszystkim za zadanie pokazać skoki narciarskie, łyżwiarstwo figurowe, szybkie i biegi narciarskie oraz biatlon na antenie dwójki. O 22.30 dla tych, którzy z jakichś względów nie oglądali Igrzysk Olimpijskich, będzie podsumowanie wydarzeń całego dnia. Polacy w Soczi, Igrzyska Olimpijskie Soczi, kronika dnia, czyli wielkie postaci Igrzysk Olimpijskich i zapowiedź precyzyjna, co następnego dnia to będzie program Jutro w Soczi. W TVP Sport codziennie od 6 rano do 2 w nocy transmisje i retransmisje. Mamy 7 kanałów, 6 kanałów HD, przekaz równoległy zmagań sportowców z 12 obiektów olimpijskich i specjalny kanał unilateralny, którym będziemy w stanie wysyłać wszystkie możliwe informacje. W każdej chwili połączyć się bezpośrednio z Soczi, że jeżeli się cokolwiek wydarzyło, to Państwu zrelacjonować. Nasza przygoda z internetem, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia sportowe, trwa już kilka lat i mamy coraz więcej użytkowników, którzy korzystają z naszej oferty. Przypomnę, że w Vancouver mieliśmy 800 tysięcy unikalnych użytkowników. W trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej w RPA
W 2010 roku to już było prawie dwa razy tyle, 1,5 miliona euro, 2012, w zeszłym roku 1,850 tysięcy unikalnych użytkowników. Miesiąc później Igrzyska Olimpijskie w Londynie, 1,910 tysięcy unikalnych użytkowników. Soczi 2014 na pewno ponad 2 miliony unikalnych użytkowników. Coraz więcej osób ogląda wielkie wydarzenia sportowe za pośrednictwem wielkich mediów. Pamiętając o tym, przygotowaliśmy oczywiście specjalną ofertę dla wszystkich tych, którzy za pośrednictwem nowych mediów chcieliby Igrzyska Olimpijskie oglądać. Więc 700 godzin transmisji live na stronie sport.tvp.pl. W różnych układach, jeśli ktoś interesuje się wyłącznie jedną dyscypliną, na przykład curlingiem, będzie specjalny, dedykowany kanał curling. Będzie takich kanałów 15, tyle ile mamy dyscyplin olimpijskich. Jeśli chciałby ktoś oglądać w internecie to, co pokazujemy akurat w programie pierwszym, programie drugim, czy w kanale sportowym TVP Sport, będzie również miał taką możliwość. Pierwsze pytanie, jak liczna to będzie ekipa, Adam? Jak przypuszczasz? No, oczywiście dzisiaj nikt nie jest w stanie precyzyjnie tego określić, dlatego że trwają w zasadzie w niektórych dyscyplinach, zaczynają się kwalifikacje. Natomiast z analizy wyników i z tego stanu posiadania naszego wynika, że powinniśmy mieć ekipę, jeśli chodzi o sportowców, na poziomie 50-60 osób. To jest na pewno, to będą igrzyska, gdzie polscy reprezentanci będą mieli historyczną szansę, historyczne szanse na zdobycie medali. To, i chodzi mi o ilość. Myślę, że około 12 szans, biorąc pod uwagę narciarzy, biatlonistki i łyżwiarzy szybkich, tyle będziemy mieli. A oprócz tego myślę, że jak to w każdych igrzyskach i zawodach sportowych, możemy liczyć na niespodzianki.